Dziękuję, panie marszałku. Panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Projektowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym to przepisy długo oczekiwane, ważne, no i mamy nadzieję, że jak najszybciej zostaną wprowadzone, ponieważ wprowadzają rozwiązania mające na celu uporządkowanie ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch na drogach publicznych w strefach zamieszkania i w strefach ruchu. Mam pytanie do panów ministrów. W jaki sposób projektowane zmiany przepisów wpłyną na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz użytkowników hulajnóg i pozostałych urządzeń? Czy zostały wzięte pod uwagę oczekiwania społeczne, zwłaszcza w tych dużych aglomeracjach miejskich? I pytanie, które już tutaj padło, jak będzie wyglądała akcja informacyjna po wprowadzeniu nowych przepisów? Bardzo dziękuję.